Moi drodzy, czy zastanawialiście się kiedyś, jakby to było obudować wyrko każdym możliwym blokiem na Bedwars? Jeśli tak, to witam serdecznie, ja oczywiście jestem Aberka i dzisiaj sprawdzimy to. Słuchajcie, będziemy używać obsydianu, szkła, drabinek, wody, gąbek, wszystkiego, co tylko, słuchajcie, jest na Bedwarsach. Gramy oczywiście na trójkach, bo tutaj będzie nam to, słuchajcie, łatwiej przetestować. I gramy też na mapie, z którą chyba nigdy w życiu jeszcze styczności nie miałem. Widzę, że czerwony team został w ogóle wyeliminowany już w tym momencie, więc to tym bardziej ułatwia, słuchajcie, nam jakiekolwiek wyzwanie. A jako, że oni i tak, słuchajcie, byli naprzeciwko, to w zasadzie mamy ich gdzieś. Musimy, słuchajcie, zrobić sobie na pewno obsydian. Musimy na pewno, słuchajcie, zrobić sobie też właśnie emeraldy tutaj u nas w bazie, aby się po prostu respiły. Bo to nie jest tak, że my chcemy zrobić 100 tysięcy obsa i 100 tysięcy wełny. Ale zauważcie, słuchajcie, tak naprawdę to tych bloczków, słuchajcie, jest tutaj bardzo, bardzo dużo, a w dodatku są takie ukryte, nazwijmy to, jak chociażby woda, bo wodę można jak najbardziej potraktować, czy nawet, słuchajcie, kompakt, ten pop-up tower, ta wieżyczka, słuchajcie, też można to potraktować jako blok, więc po prostu będziemy potrzebowali bardzo dużo żelaza. Mam nadzieję, że to jest w miarę zrozumiałe i mam też nadzieję, że, moi drodzy, będziecie oglądać ten filmik do samego końca. Pamiętajcie, subskrybujcie kanał, najlepiej z dzwonkiem, bo codziennie są tutaj filmy, serio, każdego jednego dnia, a na moim głównym kanale Abra Minecraft codziennie są też filmy z survivalu, więc warto po prostu być na bieżąco. Teraz tak, słuchajcie, my nie będziemy na razie rozwalić tych typów, tylko będziemy właśnie zbierać, słuchajcie, tutaj mnóstwo rzeczy. Widzę, że żółci podchodzą, bo chcemy po prostu potem przetestować, czy ta baza, słuchajcie, faktycznie będzie działać. Widzę, że niebiescy i, słuchajcie, żółci się tutaj klepią, więc ja do nich podejdę, ale serio, pierwszy raz w życiu gram na tej mapie, więc też nie wiem, czego się spodziewać, czy tutaj będzie łatwo grać, czy tutaj będzie ciężko grać, bo mam wrażenie, że naprawdę, no to, słuchajcie, wygląda dość ciężkawo. Dobra, słuchajcie, wbijamy się. Oj, słuchajcie, no dobra. Akurat typowi udało się mnie zrzucić. Nie będę, słuchajcie, z tego powodu płakał, ani narzekał. Więc jakby totalnie, słuchajcie, chill. Ale nie zmienia to faktu, że musimy sobie na pewno zrobić zbrojkę, bo gdybym miał zbrojkę, no to nie byłoby w ogóle takiej sytuacji, tak? Więc słuchajcie, jeszcze jedno złoto. Okej, idealnie, no i na pewno będziemy musieli właśnie pójść, posłuchajcie, jakieś enchanty, tak? No chyba to nikogo nie dziwi, tak typu, wiecie, oczywiście ostrość na mieczek, czy chociażby, słuchajcie, ochronka na zbrojkę. Dobra, widzę, że tutaj złoty, słuchajcie, złoty, żółty nadjeżdża, ale on ma jeden HP. Nie, no gościu, nie skacz, jak masz jeden HP. Ej, bo to się naprawdę mija z celem. Stary, serio, jakby to naprawdę nie ma sensu. Dobra, no to co, w takim razie, słuchajcie, szybkie emsy. Ja myślę, że możemy spróbować szybkie emsy tutaj zgarnąć. Tutaj gość akurat buduje speed bridge'em, więc chyba ogarnia. Mamy, słuchajcie, ten jeden emerald, więc jakby, dobra, musimy go na pewno odnieść do bazy. Ale też zgarniemy od razu sobie diamenty, co? Ej, serio, to może być, słuchajcie, daj diaksy light. Dobra, okej, ja mu tutaj napiszę, żeby on, słuchajcie, dał... Diaksy, dasz? Dobra, dzięki byczku, okej, ile my ich mamy? 3, no to nie jest najlepiej. No myślałem, że może będzie, słuchajcie, ich 5 i zrobimy sobie wtedy właśnie ochronkę. Ale okej, spoko, już myślałem, że, słuchajcie, spadnę, ale chyba nie tym razem, nie, moi drodzy. Spokojnie, tutaj widzę, że light. Nie, myślałem, że light ma problemy, ale nie ma problemu. Słuchajcie, niebiescy obudowywują sobie tutaj wyrko, niebiescy też w miarę ogarniają gierkę. Tutaj w ogóle, słuchajcie, jest gość do rozklepania, więc chodź, no chodź, dobra, na jednym HP, okej. Tutaj wbija mi się kolejny, więc ja nie wierzę, słuchajcie, a ja muszę akurat te emsy zbierać. Nie? Dobra, słuchajcie, czy uda mi się w ogóle dotrwać do naszej bazy, czy on mnie zaatakuje? Nie wiem, chyba, słuchajcie, mi się uda. Okej, tutaj jeszcze obrażenia dostałem, więc trzeba naprawdę uważać. Ej, serio, to nie jest na pewno, słuchajcie, mapa, która nam sprzyja. Serio, totalnie to nie jest mapa, która sprzyja nam. No ale dobra, jest okej. Robimy sobie już, słuchajcie, pierwszego obsa. Może nie do końca warstwę, bo my, słuchajcie, jeszcze na całego obsa nie mamy. Ale teraz tak, słuchajcie, emsy są wcześniej. Dobra, dzięki byczki. I teraz tak, słuchajcie, mamy oczywiście drewno, mamy oczywiście glinę. Na sam spód oczywiście pójdzie obsydian, więc musimy go pozbierać i dopiero wówczas, słuchajcie, zrobimy sobie całą tą obudowę, wiecie, że jedna warstwa tego, jedna tego, typu jedna drewna, jedna gliny, jedna obsydianu i tak dalej. Dobra, tutaj gość akurat, słuchajcie, chyba zabiera nam emsy, więc warto by było go pogonić. Dobra, ja nie wiem, czy, słuchajcie, on zabrał, czy nie, ale ja na pewno go pogonię, bo, słuchajcie, nie ma takiej opcji, żebyś ty nam zabierał te itemki, nie? Aj, nie miał, no szkoda, słuchajcie, myślałem, że może zabrał i będę mógł tutaj, że tak powiem, odzyskać, ale nie. Tutaj, słuchajcie, jest kolejny emerald też na pewno, więc możemy go sobie odłożyć. A mamy też, słuchajcie, niebieskich do rozwalenia, więc chodź tutaj, niebieski. Oj, diaksiki, to oddawaj w tym momencie. O nie, diaksiki to mi odda. Oj, ale farcik, nie? Ej, ta mapa jest bardzo dobra pod knoka, więc wiecie, co ja zrobię? Nie będę, słuchajcie, głupi i kupię patyk na knoka. Serio, ewidentnie, słuchajcie, po prostu kupię patyk na knoka. Wydaje mi się, że to będzie najlepsze rozwiązanie, bo po prostu, słuchajcie, tutaj farcik ze zrzucaniem to w ogóle to jest genialna rzecz do wykorzystania. Widzę też, że niebiescy i żółci na nas się fokusują naraz, co też no nie jest najlepszą opcją na całym świecie, ale trudno, damy sobie radę. Kolejne dwa emsy, słuchajcie, tutaj wjeżdżają, tutaj też niebieski, więc spoko. W razie co, jestem na posterunku, ale tak jak mówię, ja chcę kupić, słuchajcie, patyk z knokiem, żeby mieć po prostu tutaj odrzut. Kolejny żółty do nas podchodzi,
ale też chyba, słuchajcie, za dużo nie zrobił. Więc jedziemy. Moi drodzy, ewidentnie jedziemy. Dajcie mi jeszcze jedną właśnie sztabkę złota. Okej, dobra. Teraz mamy, słuchajcie, już myślę, święty spokój, bo mamy, słuchajcie, już właśnie patek na Knoka kupiony i będziemy, słuchajcie, mogli ich sobie tutaj lajtowo zrzucać. Tutaj Winixo zapytał się, czy mamy obsydian. Nie. Jeszcze, słuchajcie, obsydianu w pełni nie mamy. Będziemy mieli go, słuchajcie, za jakiś moment, jeśli uda mi się faktycznie, słuchaj, a oni są w ogóle enchantowani, ci żółci. To tak nie za dobrze, słuchajcie. Jeśli uda mi się faktycznie tutaj dorwać te emeraldy, to wtedy będziemy, słuchajcie, mieli, ale jak oni są enchantowani, to co my im zrobimy? Ej, serio, co my im zrobimy, jak oni mają enchanty, nie? To będzie, słuchajcie, jakaś tragedia. Dobra, słuchajcie, gość jest do sknokania. Gość jest ewidentnie do sknokania. Oj, udało mu się przeżyć, ale słuchajcie, ja go dalej... No nie! No naprawdę, ten patyk z Knokiem nie robi roboty. Fest! Nie robi roboty. Jak oni mają enchantowane zbroje, to wiecie, jakby i tak oni nam zadają dużo obrażeń, nie? Najgorzej na świecie. Serio, jakby ja nie chcę tutaj cały czas mówić, że oni są noobami, bo nie, to nie jest tak, że my trafiliśmy na noobów i we, absolutnie. Nie, nic z tych rzeczy. Ale to mnie irytuje, że akurat kiedy mam patyk na Knoka, to gość się nie knoka, nie? To jest strasznie, strasznie dziwne. No ale dobra. Tutaj mamy, słuchajcie, dwóch rzut. No widzicie, oni sobie spadają w ogóle, nie wiadomo z jakiego powodu. Dobra, słuchajcie, jeden jest rozklepany, a drugi mnie zrzucił, no nie! To jest najgorsza mapa na... Ej, szczerze? Nie lubię tej mapy już. Pierwszy raz na niej gram, ale tutaj w ogóle, słuchajcie, skill w klepie się nie liczy. Zauważcie, oni tutaj jakby... Nie dochodzi w ogóle praktycznie do starć w klepie, tylko wszystko to jest knok, wszystko to jest zrzucanie. Mega, mega słaba mapa. Oczywiście pod to, bo wiadomo, że no Bedwars też na tym polegają, że się kogoś zrzuca, więc w takim razie jakby spoko. Ale no tak irytujące to jest, słuchajcie, no tak irytujące, że to po prostu, słuchajcie, się w głowie nie myśli. Dobra, słuchajcie, spróbujemy go zrzucić, okej, czy on, słuchajcie, został zrzucony, czy nie? Dobra, okej, nadchodzi. O, jestem tutaj. I teraz tak, chodź tutaj, dobra, zrzucam go. Okej, słuchajcie, jednego się udało zrzucić, drugi przeszedł, słuchajcie, dobra, okej, idę pomóc. Okej, słuchajcie, idę. A nie, udało się moim, słuchajcie, tutaj ogarnąć sytuację, ale wiecie, kiedy atakują nas, słuchajcie, dwa teamy naraz, to jest, słuchajcie, nie do przejścia. Serio, to jest realnie, słuchajcie, nie do zrobienia. My zgarniamy oczywiście kolejnego MSA. Mamy obsa, uff, dobra, ale ja bym chciał dobra, mamy protection, sharpnessa bym chciał, słuchajcie, ewidentnie bym chciał sharpnessa. Ja tylko, moi drodzy, jeszcze szybko przypominam oczywiście o sklepie www.abraety. Pierwszy link w opisie tego filmu. Kozackie, słuchajcie, koszuleczki na was czekają, czy słuchajcie, nawet, słuchajcie, kubki z Bedwarsami. Jeśli lubicie Bedwars, to oczywiście bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. I słuchajcie, przypominam o autografach. Do każdego zamówienia jest zdjęcie z autografem gratis, ale zostało tylko kilkaset sztuk, więc się pospieszcie, bo jeśli się, słuchajcie, autografy skończą, to niestety, ale już ich do zamówień nie będzie. www.abraety, pierwszy link w opisie, wpadnijcie i zamówcie własne rzeczy, żeby otrzymać właśnie, słuchajcie, autograf za friko. Ewidentnie, słuchajcie, żółci i niebiescy chyba mają sojusz. Tak mi się, słuchajcie, wydaje. Może mi się tego serio wydawać, ale czy oni nie mają przypadkiem sojuszu? Nie wiem. W każdym razie, mamy obsa, więc słuchajcie, zaczynamy już robić taką bazę, o której ja, słuchajcie, tutaj mówiłem. Tutaj akurat gość na niewidzę Selata, ale to za dużo nam, słuchajcie, tak szczerze mówiąc, chyba nie zrobię. Tutaj, chodźcie. No, enchantowany jeszcze mieczyk, nie? Enchantowany mieczyk, słuchajcie. I tu w ogóle... Zróbcie szarpa, nie? Ej, serio, totalnie, słuchajcie, sharpness nam się teraz przyda, a my zaczynamy robić tą naszą bazę, o której ja tak, słuchajcie, cały czas gadałem. Więc najpierw, słuchajcie, myślę, że użyjemy sobie... drewienka, tak, słuchajcie, damy sobie najpierw na obsydian, słuchajcie, drewno. Ja, gość już mi tutaj wbija, nie? No tragedia, słuchajcie, tragedia. A, okej, mamy, słuchajcie, drewno tutaj. Mamy drewno, więc w takim razie, słuchajcie, kolejną warstwą właśnie będzie glina, bo też glinę, słuchajcie, tutaj mamy, więc zamykamy. Okej, to bardzo dobrze, że chłopaki, jakby ogólnie chłopaki wiedzą o tym, jaki challenge robimy. I bardzo dobrze, że ogarnęli. Czyli tak, mamy obsydian, następnie, słuchajcie, mamy drewno. I następnie mamy, słuchajcie, do tego wszystkiego glinę. Na to damy teraz endstone. Wydaje mi się, że endstone, słuchajcie, będzie spoko. Ej, faktycznie, gramy szóstkę na trójkę, nie? To jest tragedia. Rozwalamy których? Jeden team. Jeden team, słuchajcie, bym rozwalił. O, ja cię kręcę, naprawdę my się będziemy tak bawić, niebiescy. Serio? To jest waszym zdaniem zabawa? To jest naprawdę waszym zdaniem zabawa? Ej, serio, rozwalamy jeden team, bo to w ogóle nie ma żadnego, słuchajcie, sensu, jeżeli my będziemy tak to robić, nie? Więc jeden po prostu wybierzmy i, słuchajcie, ich rozwalmy. Yellow bardziej stacked. No to robimy yellow, dobra. Robimy... nie, wiecie co? Zrobimy blue. Robimy blue w takim razie, słuchajcie. Zrobimy niebieskich, ja myślę, że po prostu trzeba się do nich dorwać i... trzeba ich rozwalać. Tak, serio, ewidentnie, bo ja chciałem tutaj nikogo nie rozwalać, żeby oni po prostu... A, dobra, niebieskich nie ma. No to pięknie, moi drodzy. Nie, to w ogóle, oni wyszli, rozumiecie to? Oni wyszli, słuchajcie, i
i nawet nie musimy ich chlepać. Dobrze, nie, to nieważne, słuchajcie. To w takim razie zostawiamy oczywiście żółtych i robimy, słuchajcie, dalej nasz challenge, tak jak już zresztą zapowiadałem. Więc kupujemy glinę, kupujemy oczywiście drewienko i słuchajcie, wszystko pięknie teraz naprawiamy, żeby to wszystko było idealnie uformowane. Dobra, tutaj słuchajcie, drewno i na to drewno, słuchajcie, dajemy oczywiście glinę. Dobra, tutaj pyk, pyk, pyk. Tutaj też, słuchajcie, pyk, pyk, pyk. Okej, i na to dajemy teraz endstone i lecimy, słuchajcie, dalej. Ewidentnie, słuchajcie, już nasz challenge się w tym momencie, słuchajcie, zaczyna. Trzeba będzie oczywiście chyba kupić też nożyczki, żeby tą wełnę porozwalać, bo ta wełna na pewno nam, słuchajcie, teraz nie sprzyja. Mamy mocny generator. Który my mamy, słuchajcie, generator? Nic, co? Zerowy? To może po prostu ktoś nie zbierał itemów, nie? Ale wow, ej, teraz to jestem trochę zdziwiony. No dobra, słuchajcie, kupujemy tego endstone'a. Oczywiście stawiamy go ładnie, pięknie i porozwalamy sobie tą wełenkę. Serio, ta wełna tutaj nie może tak być, serio, to źle wygląda, słuchajcie. I to nas zresztą, słuchajcie, blokuje. Podobno gość na niewidzę tutaj wlatuje. Dobra, zaraz ja się tutaj nim zajmę, tylko gdzie on w tym momencie, słuchajcie, przebywa? Dajcie mi go to, to ja go tutaj rozklepię. Ty, nie, serio, poważnie, gdzie on jest? Nie, serio, wait. Jakby, nie ma go chyba, nie ma go. Moglibyśmy kupić trap, to byśmy się do... A tutaj jest gość, dobra, pomagam, 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 pomagam. Dobra, jest tutaj jeszcze jeden, słuchajcie, dobra, pyk, 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 pyk. Ale oni mają enchantowane żelazne miecze, rozumiecie to? To w ogóle, słuchajcie, do nich nie ma podjazdu, nie? Tak totalnie, słuchajcie, do nich nie ma podjazdu. Okej, słuchajcie, tutaj oczywiście jest glina, tutaj w ten sposób. Jeszcze endstonik, słuchajcie, wjeżdża. Dobra, 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 okej. I na to damy, słuchajcie, szkło. Żeby po prostu nasza baza nie była taka szybko, łatwo rozwalalna, to damy na to szkło. Okej, okay. Tylko jeszcze dodatkowo ten endstone, o którym mówiłem. Dobra, mamy, słuchajcie, 6 diaksów. Mamy tutaj, aj, tutaj nie mamy kolejnych diaksów. Bym zrobił, słuchajcie, właśnie tego sharpnessa. No, niestety nie tym razem, moi drodzy. Kupujemy, a, nie ma, nie stać nas jeszcze na endstone, więc dajcie, dajcie, dajcie. To wiecie co, kupię w takim razie, słuchajcie, generator, o którym tak cały czas gadam, że ten generator by się, słuchajcie, przydał. I wiecie co, kupię jeszcze trapika. Ten trapik może być też całkiem spoko opcją. Więc dawajcie, teraz, o, mamy sharpnessa. Pięknie, panowie, no to nie, dobra. To teraz to akurat gituba w takim razie. Okej, bierzemy ten endstone i stawiamy raz, dwa, trzy, raz, dwa, tutaj pyk, tutaj pyk, tutaj pyk. Okej, okay, dobra, mamy to, słuchajcie, w takim razie ogarnięte. Już kolejną warstwę. Teraz dajemy chyba, słuchajcie, wiecie co? No właśnie, wełnę i szkło chyba, co? Wełnę i szkło damy teraz, słuchajcie. Ewidentnie wełnę i szkło, czyli najpierw wełna, potem dopiero, słuchajcie, wleci szkło. Czy najpierw, słuchajcie, szkło i wełna? Dobra, najpierw szkło. Dajmy, słuchajcie, najpierw szkło, bo jednak... Wiecie, szkło jest bardzo, bardzo drogie i trzeba będzie go na pewno sporo użyć, więc dajmy najpierw szkło i dopiero potem wełna, co? Ja myślę, że to będzie, słuchajcie, git sytuacja. Okej, okay, robimy tak, robimy... Oj! Już się bałem, że to nie nasz, ale to na szczęście nasz, więc totalnie, słuchajcie, chill. Mamy też Protection 2, więc jest naprawdę dobrze. Okej, okay, no teraz, słuchajcie, jak nie ma niebieskich, to, że tak powiem, możemy odetchnąć z ulgą, bo jest po prostu lepiej. Ewidentnie, słuchajcie, już w tym momencie jest lepiej. Dobra, stawiamy tutaj oczywiście szkiełko i na to wszystko pójdzie też właśnie, słuchajcie, wełenka. Dobra, tutaj pyk, 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 okej, okay, całkiem spoko. Tutaj siup, 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 siup. Tutaj też, słuchajcie, siup, okej, okay, dobra, tutaj te... O, pięknie, słuchajcie, szkło tutaj, nie, no naprawdę dobrze, słuchajcie, mój team ewidentnie ogarnia gierkę, ogarnia challenge, słuchajcie, który ja chcę tworzyć bardzo dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze, nie? Chłopaki tutaj ogarniają i Winixo, i Light. Naprawdę, to jest solidna firma. Dobra, tutaj stawiamy tak, tutaj stawiamy tak, tutaj stawiamy tak, tutaj też tak, okej. Okay. Tylko trzeba się, słuchajcie, będzie pilnować, żeby nie pomylić się, no nie? Oj, teraz, słuchajcie, trapik tutaj wjechał, ale dobra, pomagam, 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 dobra, jest rozklepany, bo Winixo widziałem, że mało HP, dobra, inc. Słuchajcie, mamy też tutaj nadchodzącego żółtego, który nie wiem, czy będzie grać pod TNT. Nie, on gra ewidentnie pod kill off, ale go no naprawdę, naprawdę gościu, to cię jara, serio, jakby to chcesz stary zrobić, serio, naprawdę to i to, jakby ty serio planowałeś rozwalić nam wyro, no nie, no gościu, no nie tym razem, no nie tym razem, glinę mamy, oczywiście mamy endstone i oczywiście na to wszystko jeszcze szkło, no dobra, no trzeba będzie teraz, słuchajcie, troszeczkę tego nadbudować, ale myślę, że sobie damy radę, tylko potrzeba, słuchajcie, więcej tutaj oczywiście tych wszystkich temasów. Ja sobie, wiecie co, kupię jeszcze żelazny mieczyk, żeby tutaj móc ich bardziej obijać. Dobra, okej, okay, to na jedyneczkę damy, to damy tutaj, dobra, dobra. Oni tutaj budują, więc całkiem spoko. Szkło i na szkło wełnec, nie? Dobra, okej, okay, mam nadzieję, że chłopaki tutaj ładnie, pięknie ogarną. Ja tutaj zgarniam itemy i robimy to szkiełko. Ewidentnie, słuchajcie, szkiełko, 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 jeszcze raz szkiełko. Dobra, daj, 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 daj. Okej, okay, dobra, git, 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 spoko. Pyk, 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 pyk. No, tylko czy to, słuchajcie, wszystko nam się tutaj symetrycznie zgadza, bo ja nie dopuszczę do tego, że... Nie, jest git. Już się bałem, że, słuchajcie, jakaś tam dysymetria w co wszystko wejdzie, ale jest okej. Okay. Dobra, tutaj tak, tutaj oczywiście też stawiamy ładnie, pięknie. Okej. Okay. Nadchodzi żółty, ewidentnie trzeba, słuchajcie, uważać. Dobra, 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 dobra. Od góry, słuchajcie, tutaj jest chłop. Tutaj akurat damy, słuchajcie, wełenkę. Tutaj pyk, rozwalimy wełenkę, bo słuchajcie, tak jak mówię, symetria przede wszystkim. Tutaj wszystko, słuchajcie, musi być symetryczne. Tutaj kolejny żółty, dobra. Napiszę im, że mamy inca.
bo słuchajcie, już jest dwóch typeczków w tym momencie. Można by jakiegoś firebola sieknąć i wtedy byłby totalny chill, ale już słuchajcie, mamy praktycznie skończone te wszystkie warstwy nasze, więc jest naprawdę okej. Dobra, gość został wyrzucony, słuchajcie, w przestrzeń kosmiczną. Tutaj teraz się wkopuje i ja nie wierzę, naprawdę, naprawdę gościu, naprawdę. Wypadł. Ej, ja padłem! No ale dobra, gość padł od Winixa, więc jakby spoko, nic nie tracimy. Jest okej. Jest okej. Teraz tak, słuchajcie, tą wełniankę. Chciałem zobaczyć, czy tutaj mamy też skończone, słuchajcie, szkło z tej strony. Nie, tutaj musimy dosłownie, delikatnie, słuchajcie, sobie tego szkła dokupić, więc spoko. Czekajcie. Dobra, pyk, okej, z tej strony. Nie rozwalamy jeszcze. Nie mamy jeszcze ukończonej bazy, słuchajcie. Jeszcze nie mamy tej ukończonej bazy. Okej, tutaj w ten sposób, spoko. Dobra, no to w takim razie, słuchajcie, na to musimy dać drabinki, jakąś wodę i mnóstwo innych rzeczy. Woda to nawet właśnie niekoniecznie, jestem pewny. Ale drabinki na pewno. Drabinki teraz, dobra. Okej, serio, teraz ewidentnie drabinki muszą być jechane. Więc jazda, słuchajcie, z nimi. Bo mamy tutaj symetrię, Wszystko, słuchajcie, gra. Ej, ewidentnie, dobra. No to w takim razie jazda, słuchajcie, z drabinkami. Lej tutaj widzę, że już kupuje. Ja też oczywiście, słuchajcie, dokupuję. I stawiamy drabinki i będziemy w zasadzie mieli, słuchajcie, bazę ze wszystkich bloków. Popatrzcie, mamy obsydian, mamy potem drewno, następnie jest glina, następnie, słuchajcie, jest endstone, szkło, wełna, drabinki. No i właśnie, słuchajcie, można by dać gąbki, ale gąbki znikną. Można kupić pop-up towery i na pewno pop-up towery kupię. Ale woda. Czy woda, słuchajcie, jest nam tak naprawdę do szczęścia potrzebna? No ciężko mi, słuchajcie, powiedzieć. Serio, ciężko mi, słuchajcie, powiedzieć, czy jest nam do szczęścia potrzebna. Ja w każdym razie tutaj rozwalam i oczywiście stawiam też drabinki z tej strony, dobra, tutaj pyk i tutaj też oczywiście, słuchajcie, pyk, dobra, okej, czy tutaj jest symetria? Tutaj, słuchajcie, jest niezachowana symetria, więc to rozwalamy, dobra, tutaj, słuchajcie, tak, tutaj oczywiście też wełna, słuchajcie, musi wjechać i tutaj, słuchajcie, też musi wełna wjechać, żeby, słuchajcie, wszystko nam grało, okej, ej, naprawdę to jest mocne, słuchajcie, to serio teraz jest fest mocne, dobra, stawiamy, słuchajcie, wszędzie, nie, ej, tak serio wszędzie, widzę, że on tutaj boczkiem stawia, ale ja na razie, słuchajcie, chciałbym w ten sposób poustawiać, nie, tak na płasko, tak mniej więcej, słuchajcie, na płasko, tutaj, okej, tutaj też, słuchajcie, na płasko, dobra, tutaj też na płasko, ej, mocno jest, nie, serio, jest tak mocno, słuchajcie, z tą bazą, ej, serio, ona będzie nie do rozwalenia, no naprawdę, słuchajcie, ona będzie nie do rozwalenia, no, znaczy, można próbować, ale serio, no nie wiem, czy ktoś będzie w stanie, słuchajcie, to rozwalić, no, jakby, gdyby kupić oczywiście jeszcze trapy, no to wtedy to jest w ogóle przeginka, to panowie naprawdę nie macie żadnych szans teraz, nie, ej, serio, ta baza jest mega mocna, nie, naprawdę, jakby, no to robi wrażenie fest, a tutaj też w ogóle da się chyba postawić, nie, da się, to czekajcie, to postawimy, ej, serio, jakby to jest tak mocne, tak toporne. Oj! Gdzie? A, tutaj gość! Ale spoko, totalnie chill. Rozwalamy. Dobra, no to w takim razie, słuchajcie, napiszmy chłopakom, że rozwalamy, bo mamy, słuchajcie, bazę gotową i jestem bardzo ciekaw, jakby, czy oni w ogóle są w stanie to rozwalić. Jakby próbowali i wiemy, że nie. Ale mimo wszystko, słuchajcie, zobaczymy, czy jeszcze tutaj do nas przyjdą, może będą chętni, słuchajcie. Kupujemy oczywiście też lepsze tutaj itemaczki, wbijamy się, słuchajcie, do nich i spróbujemy ich teraz rozklepać. Ja mam w ogóle 8 kill, więc nie za dużo, ale bardziej się zajmowałem tutaj naszą bazą, wiadomo, no nie? Tutaj akurat od boku jest jakaś taka dysymetria, ale spoko. Ej, naprawdę, słuchajcie, jestem zadowolony z naszej bazy, bo jakby oni tutaj tyle razy już bili i tyle razy mogliby rozwalić bazę, a jednak, słuchajcie, tego nie zrobili, bo ta baza była dla nich zbyt toporna, więc naprawdę, słuchajcie, jest to powód, że tak powiem, do uciechy. Dobra, wbijamy się, słuchajcie, na klepę z tym typeczkiem. Dobra, pyk. Okej, dobra, nie mają jakiegoś mocnego prota, więc totalnie, słuchajcie, chill. Teraz tak, rzucimy, słuchajcie, im firebola, żeby zobaczyć, jakie oni mają. Oni mają open beda, nie. Naprawdę przez tyle czasu, panowie, zrobiliście tylko tyle? Serio, panowie? Naprawdę tylko tyle zrobiliście? Nie, no nie wierzę, serio, bo to trochę, wiecie, to jest trochę słabizna z waszej strony. Dobra, słuchajcie, rozwaliłem inwerko, więc teraz spróbujemy oczywiście ich wszystkich podrzucać. Okej, nie udało mi się, ale jednego chyba sknokałem. Dobra, jeden final kill sknokany, łóżko też, słuchajcie, do tego wszystkiego rozwalone, więc zostaje nam dwóch typów do właśnie rozwalenia, więc totalnie, słuchajcie, chill. No i co, możemy ich zaprosić co najwyżej do naszej bazy, bo naprawdę jakby, serio... Wszystkie bloki są zużyte. A, chciałem jeszcze tego pop-up towera zrobić, ale to nie zrobię teraz pop-up towera, słuchajcie. Albo dawajcie, zrobię. No skoro mówiłem, że wszystko to wszystko, to dawajcie. Bierzemy też, słuchajcie, właśnie pop-up tower teraz, żeby wszystko nam, słuchajcie, tutaj śmigało. I mamy Wiktorię, słuchajcie, Wiktorię. Tylko czy to w ogóle teraz powstanie tutaj? Nie, da się, nie. Moi drodzy, subskrybujcie kanał, najlepiej z dzwoneczkiem. Codziennie są tutaj filmy, a na kanale Abra Minecraft codziennie seria ze survivalu. I wbijajcie na sklep www.abraety. Pierwszy link w opisie. Po koszuleczki, po kubeczki, słuchajcie, z Bedwarsami, jeśli lubicie
Bedwars, to po prostu coś jest tam dla was, no, na sklepie. I przypominam, że kończą się powoli, słuchajcie, autografy. Zostało tylko kilkaset sztuk, więc naprawdę się pospieszcie, bo bardzo szybko schodzą. One są gratis do każdego innego zamówienia. Czy zamówicie sobie kubek, czy koszulkę, autograf, po prostu zdjęcie z autografem macie za friko. www.abrety, pierwszy link w opisie, wpadnijcie i zamówcie, a ja wam jeszcze dobrego dzieneczka, eleczko i pu!